poprzednich naukach była mowa o, jak, o tym, jak radzić sobie z problemami. To może nie być oczywiste, że jest to ten wspólny mianownik jednoczący wszystkie te trzy nauki. Najpierw jak radzić sobie z problemem, jak rozmawiać o nim z Panem Bogiem, to była pierwsza nauka. Później drugi o tym, jak rozmawiać, jak mówić o tych problemach wobec drugiego człowieka. Tutaj mówiłem o tym, że powinno to być tam, gdzie trzeba, to znaczy do tej osoby, do której trzeba, tak jak trzeba wtedy, kiedy trzeba. Oczywiście przy tej okazji była też ta uwaga o czujności, o tym, że to jest właśnie te obowiązki stanu, to jest właśnie droga naszego uświęcenia. No i teraz przy tym radzeniu sobie z problemami, z którymi cały czas w szkole będziemy się borykali, co może pójść nie tak? No może pójść bardzo dużo nie tak i bardzo łatwo zamiast 600 litrów tego drugiego dobrego wina bardzo łatwo może się okazać, że będziemy mieli najpierw 600 litrów wody po prostu, ale wody, która z czasem zaczyna się psuć, czyli tam, gdzie nie ma cnót, tam, gdzie nie ma przede wszystkim nadprzyrodzonej miłości, tam najpierw to jest po prostu codzienność, czyli staje się to po prostu płaskie, nijakie. To codzienne obowiązki stają się takie, no właśnie, bez smaku, bez zapachu, bez żadnej mocy. To człowiek tak wykonuje, żeby przeżyć, właśnie tak jak człowiek pije tą wodę po to, żeby przeżyć. Ale z czasem, gdy to nie zostanie przemienione w wino, to z czasem zupełnie naturalnie ta woda się psuje, tak jak ta woda wyciągnięta ze studni. Oczywiście ona z czasem będzie coraz gorsza, będą się tam lęgły coraz to nowe stworzenia i z czasem może się okazać, że już zupełnie nie można z niej w żaden sposób korzystać. I tak właśnie dzieje się z ludzkim życiem tam, gdzie nie ma cnót, które by to życie przemieniały w to wino, chroniły to życie przed zepsuciem. Najpierw jest ono po prostu bez smaku, a później pojawia się coraz więcej jakiegoś zgorzknienia, smutku, złości. Te problemy, które na człowieka spadają, czy one są mniejsze, czy większe, z czasem doprowadzają do tego, że to życie po prostu staje się mniej lub bardziej nieznośne i człowiek taki zgorzkniały żyje i umiera. Tak kończy się takie 600 litrów wody pozostawione samemu sobie. No, naszym zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby nie tylko była czysta woda, tylko żeby było to drugie wino, żeby przez Pana Jezusa ta woda została faktycznie przemieniona, żeby ta miłość faktycznie przemieniła tą wodę w drugie wino. No i teraz może tutaj pójść naprawdę wiele nie tak. Jesteśmy w takiej sytuacji, że przez, no nie wszyscy, ale w uproszczeniu powiedzmy, przez 5 dni w tygodniu jesteśmy w mniej więcej tym samym środowisku, lekko się zmieniającym, ale jednak przeważnie praktycznie cały tydzień obracamy się wśród tych samych ludzi i pojawiają się oczywiście podobne problemy. Podobne braki wychodzą wciąż na nowo i bardzo łatwo może tutaj ta woda się z czasem popsuć. Teraz kilka uwag o tym, co robić, żeby się nie popsuła. Czyli jak w ostatniej nauce można powiedzieć, że było o tym, jak robić, na przykładzie Najświętszej Maryi Pannej, teraz dwa słowa o tym, jak nie robić. Nasz ksiądz rektor w seminarium używał takiego obrazu, do którego jeszcze sobie wrócimy, obrazu lornetki i lupy. To znaczy, gdy mówiłem poprzednio o tym, że trzeba zwracać uwagę, być czujnym na problemy i sygnalizować tam, gdzie faktycznie trzeba to zasygnalizować. O tyle jest ogromna pokusa zawsze, to jest właśnie pokusa lornetki i lupy, ta pokusa do tego, żeby lornetka polega na tym, że patrzę wszędzie, tylko nie na siebie.
człowiek, który ma lornetkę, widzi daleko, ale nie widzi tego, co jest blisko. To jest obraz człowieka, który widzi cały czas, czy patrzy cały czas na błędy innych, który koncentruje się cały czas na tym, co tam ktoś daleko zrobił źle. Tutaj daleko w sensie, że nie patrzy na samego siebie. I później stosuje drugą, czy pojawia się druga pokusa, czyli pokusa lupy, gdzie człowiek, jak już dostrzeże te błędy bliźniego, to bierze je wtedy pod lupę i bardzo dokładnie analizuje. Nawet jeśli ma świadomość tego, że korzysta z lupy, że jednak to jest trochę wyolbrzymione, to jednak bada to bardzo, bardzo dokładnie i bardzo szczegółowo. Jest to ogólnoludzka pokusa, obie pokusy są ogólnoludzkie, natomiast szczególnie tam, gdzie powstają jakieś ludzkie zgromadzenia, ludzkie, gdzie ludzie spotykają się często przez długi czas, a szkoła to jest właśnie takie miejsce, gdzie jednak spotykamy się codziennie i spotykamy się bardzo często codziennie na długie godziny. I tutaj te wszystkie cnoty społeczne mają wyjątkowe znaczenie i wszystkie te grzechy związane z nimi, z ich brakiem, z brakiem tych cnót, wszystkie one mają naprawdę ogromne znaczenie lub są ogromnie niebezpieczne. W tej ostatniej nauce będę opowiadał historię. Historię nie z życia naszej szkoły, historię z XIX wieku, wyjęte z książki księdza Skarżyńskiego, Rzecz o obmowie, plotkach i potwarzy. To jest bardzo, jeśli mogę tak powiedzieć, w tym temacie rozkoszna książka, to znaczy temat jest oczywiście przykry, natomiast książka jest w tym sensie rozkoszna, że autor raz, że to jest napisane w wieku XIX, a więc język jest trochę archaiczny, a dwa, że te cały czas przeplata te swoje myśli właśnie takimi opowieściami, przykładami wyjętymi skądś albo cytatami ze świętych i przez to ta książka pomimo ogromnego ciężaru jest tak naprawdę lekka. Jest to dosyć ciekawa pod tym względem książka. Ja wybrałem różnego rodzaju właśnie opowieści, anegdoty, cytaty świętych, które autor przytacza właśnie oczywiście w kontekście tych grzechów języka. Oczywiście pamiętamy o świętym Jakubie, który mówi, że cóż to jest za człowiek, który okiełznał swój język, że to jest człowiek wielki. Zwykle człowiek okiełznał wszystkie rodzaje zwierząt, ale nie potrafi okiełznać swojego języka. Ten, który okiełznał język, to jest człowiek wielki. Tak jak mówiliśmy w poprzedniej nauce o tym, jak kiedy należy mówić, jak należy mówić, jak należy zwracać uwagę, być czujnym na różnego rodzaju problemy, to padło tam też, że trzeba mówić do tego, do kogo trzeba. I tutaj właśnie obmowa jest to grzech, gdzie człowiek mówi wprawdzie, ale mówi zupełnie nie tam, gdzie trzeba, nie tak, jak trzeba, nie wtedy, kiedy trzeba. Obmowa zasadniczo jest grzechem, gdzie niepotrzebnie mówimy o błędach innych. Zasadniczo obmowa dotyczy prawdziwych grzechów. To nie jest oszczerstwo, gdzie człowiek mówi nieprawdę, tylko gdzie niepotrzebnie mówi o prawdziwych błędach bliźnich. To jest oczywiście znowu bardzo ludzka, bardzo trudna, bardzo niebezpieczna pokusa. No i tutaj oddam głos naszemu księdzu Skarżyńskiemu, chociaż praktycznie jego słów tutaj nie słyszymy, bo przeważnie będą to właśnie cytaty i anegdoty. Zwykle cytuje on świętego Franciszka Salezego, to jest jego ulubiony święty i ten pierwszy cytat też jest właśnie z Franciszka Salezego. Język, gdy wydaje sąd o bliźnim, jest w moich ustach tym samym, co lancet w ręku chirurga, który robi ostrożnie cięcia między nerwami i płonami. Moje cięcie powinno być tak sprawiedliwe, iżbym nie powiedział ani za dużo, ani za mało, tylko to, co rzeczywistość wymaga. Wreszcie należy pilnie pamiętać, potępiając występek, o możliwym oszczędzeniu osoby, która się go dopuściła. Prawda, dodaje nasz słodki święty, że o grzesznikach bezwstydnych, jawnych, publicznych można mówić swobodnie, byleby w duchu miłości i współobolewania, wystrzegając się pogardy i urągania, a tym bardziej karygodnej radości, bo to ostatni jest znakiem złego i podłego serca. Wyjątek czynię tylko dla zadeklarowanych nieprzyjaciół Boga i Kościoła, przed których złym wpływem należy głośno ostrzegać ludzi,
zakres miłości chrześcijańskiej wchodzi również wypędzanie wilka z owczarni, śledzenie i baczenie za jego krokami i w celu zabezpieczenia owiec przed jego morderczymi zębami. A więc najpierw, jak ten skalpel w lancet, jak to jest tutaj nazwane, w ręku chirurga, który musi naciąć dokładnie tam, gdzie trzeba, dokładnie tak, jak trzeba. To jest język, gdy mówimy o naszym bliźnim. I słusznie od razu autor zauważa, że są takie przypadki, gdzie trzeba głośno krzyczeć o niebezpieczeństwie, gdy mamy do czynienia faktycznie z realnym niebezpieczeństwem i trzeba kogoś przed nim ostrzec, to faktycznie trzeba być może krzyczeć głośno, jak właśnie przed tym wilkiem, który jest w owczym stadzie. Natomiast tam, gdzie nie jest to kwestia tu i teraz jakiegoś niebezpiecznego, jakiegoś wielkiego zagrożenia, ogólna zasada jest taka, że jest to jak skalpel w ręku chirurga. Cytat ze świętego Augustyna. Święty Augustyn był jednym z tych świętych, którzy wprowadzili życie wspólnotowe dla kapłanów w swojej diecezji. Żyli oni w takich jakby klasztorach i w odniesieniu do swojego stołu, do swojego refektarza, powiedział on: kto nieobecnym ujmować pragnie sławy, niech wie, że stół ten nie da mu strawy. Kto nieobecnym pragnie ujmować sławy, niech wie, że stół ten nie da mu strawy. Więc u niego w domu nie zostanie nakarmiony ten, kto przy tym stole chce bliźniemu ujmować sławy. Najniebezpieczniejszy rodzaj obmowy, święty Franciszek tak pisze, ci, którzy przygotowują się do obmowy pełnym uznania i czci wstępem lub osładzają obmowę grzecznościami i słodkimi słówkami, należą do najzajadliwszego rodzaju obmówców. Czy nie widzicie w tym przewrotnej sztuki? Kto chce ptaka z łuku zabić, ciągnie ile może cięciwę do siebie, ale tylko w tym celu, aby go silniej i pewniej uderzyć i dosięgnąć. To samo czynią ci, co miodowymi naprzód słówkami osładzają obmowę w tym celu, aby większe następnie na słuchaczu uczynić wrażenie i boleśniej dotknąć ofiarę. Bardzo piękne i myślę, że od razu czujemy dobrze te słowa i każdy z nas czegoś takiego doświadczył. Człowiek, który najpierw rozmiękcza słuchacza po to, żeby później tym precyzyjniej i tym bardziej niebezpiecznie uderzyć taką obmową. I znowu przykład. Około roku 1893 uczony profesor 2 miesiące bawił w Zakopanem i jadał co dzień przy wspólnym stole w hotelu, gdzie gromadziło się najlepsze towarzystwo, bawiące wówczas w tym ulubionym tatrzańskim zakątku. Z chwilą, gdy profesor zabierał się do obiadu, wyjmował za każdym razem sztukę złota wartości 15 rubli i kładł ją przed talerzem. Z końcem obiadu brał ją do ręki, przypatrywał się i na powrót, wzdychając przeciągle, z flegmą chował do kieszeni. Profesorze, rzekł w końcu jeden z zaciekawionych gości, 50. dzień stajemy razem od stołu i ani razu nie opuściłeś twojej oryginalnej ze sztuką złota zabawki. Co to ma znaczyć? Wyjmuję ją z kieszeni, odpowiedział profesor, z zamiarem nie chowania jej więcej. Cóż, kiedy ją znowu z powrotem kładziesz do kieszeni? Ha, nie moja wina. Obiecuję co dzień dać ją ubogiemu, jeżeli przy obiedzie nie usłyszę obmowy i złośliwych uwag o nieobecnych. No i cóż, od 2 miesięcy ani razu nie zdarzyła mi się sposobność dać jej ubogiemu. Niestety, równie łatwo ludziom przychodzi obmawiać bliźnich, jak mówić. Inne wady i ludzkie upadki z łatwością się sprawdzać dadzą. W każdym razie są pewne stany lub okoliczności, które im tamę układą. Obmowa zaś wszechwładnie panuje nad ludźmi. Dalej autor poświęca cały rozdział, żeby zwrócić na to uwagę i dlatego to jest też dla nas istotne, że obmowa niestety jest grzechem szczególnie częstym wśród ludzi pobożnych, że właśnie jest to pokusa, można powiedzieć, właściwa ludziom pobożnym, co ma swoje pewne uzasadnienie, no bo człowiek pobożny jednak widzi, dostrzega grzechy. Niestety zły duch chętnie sprawia, że człowiek nie widzi własnych grzechów, no właśnie, ale widzi grzechy bliźnich dosyć łatwo. Pokusa lornetki i lupy. Zadziwiająca rzecz. W stanie duchownym i w kółkach osób pobożnych, to
możemy powiedzieć, że tu nasza szkoła to jest takie kółko osób pobożnych. Nierzadko natrafiamy, znaczy tak in abstracto, nie, że chcę odnieść te słowa, które zaraz padną. Nierzadko natrafiamy na osoby, którym się zdaje, że są doskonałymi. I to jest piękne. Języka lękają się umaczać w winie, a nawet w wodzie, według obrazowego wyrażenia się świętego Franciszka Salezego, a z lubością przez obmowę i potwarz zatapiają go w krwi bliźniego. Następnie, ocierając usta swoje, mówią: nie uczyniłem nic złego. Piękny, trochę przerażający obraz. Osoba pobożna, która jest tak umartwiona, że boi się umaczać język w winie, a nawet w wodzie. Ale nie ma problemu w tym, żeby maczać go codziennie w krwi bliźniego przez obmowę. I autor będzie ten wątek trochę ciągnął w odniesieniu właśnie do obmowy jako do zabójstwa. Dlaczego można to porównać? Czytałem niedawno, pisze nam nasz autor, w jednym z katolickich zagranicznych miesięczników, że jeden z gorliwych proboszczów w Lucernie usiłował nawrócić szlachetną bardzo panią, której nieszczęściem było, że się urodziła i wychowała w protestantyzmie. Ale godnością charakteru, cnotą i przymiotami umysłu zdawała się być chętnie usposobioną dla katolicyzmu i bliską poznania prawdy. Jednak wszelkie usiłowania nawrócenia okazały się daremnymi. Proboszcz często pytał sam siebie: czy ja w tym wina? Pewnego dnia, na zakończenie dłuższej religijnej rozmowy, czcigodna protestantka rzekła: nie mogę połączyć się z waszym kościołem, bo wy, katolicy, wzajemnie się boleśnie obmawiacie. Ależ pani się myli. Zróbmy układ. Wszystkie korzyści będą po pańskiej stronie. Na przyszłą niedzielę niech ksiądz zaprosi do mojego domu osoby, które bywają i którym w zupełności ufasz. Jeżeli z końcem obiadu nikogo nie obmówią, ja zostanę twoją owieczką. Nawrócę się. Uszczęśliwiony proboszcz możliwie starannie dobierał zaproszenia. Przy obiedzie sam kierował rozmową, prowadząc ją po kwitnących drogach miłości bliźniego. Ale niestety, począł chwalić życie i pracę jednego ze swych w kapłaństwie kolegów. Nieszczęśliwy, dlaczego rozpoczął rozmowę o nieobecnym? Prawda, odpowiada ktoś, ale zjawiło się wtedy na stole pierwsze złowrogie ale. Proboszcz usiłował przywrócić pokój, tłumaczy, podnosi cnotę, opowiada heroiczny czyn. Tak, ale, przerywa drugi gość, niemniej obfity w swoim ale i zarzutach. Im więcej proboszcz przeczy, broni, tłumaczy, tym żywsze wywołuje zaprzeczenia. Z końcem obiadu gościnna protestantka odezwała się do zebranych. Religia katolicka jest wprawdzie doskonała, ale... I oczywiście, że się nie nawróciła. Muchy przyciąga się miodem, pisze święty Franciszek Salezy, a nie octem. Cóż zaś bardziej kwaśnego można spotkać w moralnym życiu, jak ludzi, co się nie kochają. Wbrew jednak opinii protestantki, poganie nawracali się, albowiem przypatrując się życiu pierwszych chrześcijan, ze zdumieniem wołali: patrzcie, jak oni się kochają. To był ten znak rozpoznawczy, o którym Pan Jezus mówi, że po tym was poznają, żeście moimi uczniami, że będziecie się wzajemnie miłowani. Nasz święty patron. Ksiądz cytuje również świętego Tomasza. Wielkość grzechów, możemy się domyślać, że już nie będzie to aż tak bardzo anegdotyczne, skoro jest to święty Tomasz z Akwinu, ale zdecydowanie bardzo głęboko teologiczne. Wielkość grzechów popełnionych względem bliźniego, pisze święty Tomasz, ocenia się wielkością krzywdy, jaką mu wyrządzamy. A krzywda ta z kolei mierzy się doniosłością dobra, jakie z tej przyczyny utracił. Otóż rozróżniamy trzy rodzaje dobra ludzkiego. Dobro duszy, dobro ciała, dobro ziemskie. Dobro duszy jest najważniejsze. Dobro ciała przewyższa dobro ziemskie. Ze wszystkich zaś dóbr ziemskich dobra sława i opinia, ponieważ zbliża się najbardziej do dobra duszy, jest najcenniejszą. Tracąc ją, a więc tracąc dobrą opinię, dobre imię, znajdujemy się w niemożności wypełniania wielu dobrych uczynków i pożytecznych czynności. Stąd też Duch Święty przestrzega: starajcie się mieć dobrą sławę, albowiem to jest dobro pożyteczniejsze od tysiąca najcenniejszych skarbów. Nie potrzeba zatem więcej dowodów, aby wykazać, że obmowa w rodzaju swoim jest grzechem większym od kradzieży, chociaż nie równa się zabójstwu. Tak święty Tomasz to podsumowuje. A więc te trzy rodzaje dobra: dobro duszy, które
oczywiście przede wszystkim tracimy przez grzech ciężki, dobro ciała, czyli życie i zdrowie, i dobra ziemskie, czyli dobra materialne. No i Święty Tomasz umieszcza dobrą sławę zasadniczo jako dobro ziemskie, co jest takie dosyć ciekawe. Być może bylibyśmy skłonni spontanicznie umieścić je gdzieś wśród dóbr duszy, ale te Święty Tomasz rozumie jako te nadprzyrodzone, więc byłoby to dobro ziemskie, ale najwyższe spośród dóbr ziemskich, bo decydujące o tym, ile człowiek dobrego będzie w stanie w tym świecie uczynić, a przynajmniej mocno ograniczające tą możliwość, jeśli to dobre imię jakoś ucierpiało. I dlatego gorsze jest to obmowa, pozbawienie człowieka jego dobrego imienia jest gorszym od kradzieży, bo żadna rzecz materialna nie jest tak cenna jak dobre imię, ale jednak zabójstwo jest gorsze według świętego Tomasza z Akwinu. Może znowu anegdota. Pewien młody człowiek udał się do Alcala w celu zasięgnięcia rady i pociechy od słynnego teologa Alfonsa de Castro. Znalazłem się niedawno w pewnym towarzystwie złożonym z bardzo dystyngowanych osób, opowiadał młody człowiek, i w rozmowie rzuciłem podejrzenie oraz kilka słów uwłaczających czci i cnocie jednej z najzacniejszych dam dworu, które tym są straszniejsze, że wspomniana osoba w prywatnym życiu jest wzorem cnoty. Moje oskarżenie było wynikiem bujnej wyobraźni i pochodziło ze złego serca oraz zemsty. Sumienie od tej chwili gorzko wyrzuca mi moją winę. Przybywam więc do Ciebie, Ojcze, jako do słynnego lekarza dusz, z prośbą o pociechę i uspokojenie oraz o wprowadzenie mnie na dobrą drogę. Alfonso zamilkł i po kilku minutach ciszy zawołał: niestety, Twój upadek należy do tego rodzaju grzechów, z których powstać nie można. Młody człowiek, usłyszawszy odpowiedź, ani dnia, ani nocy nie miał spokojnej. Wyrzuty sumienia truły mu życie. Pojechał do Salamanki, siedziby uczonych na cały świat teologów. Przyjęty na posłuchaniu przez jednego z nich, opowiedział swą winę, wizytę u Alfonsa de Castro oraz przytoczył jego odpowiedź. Uczony doktor począł pocieszać winnego. Mój synu, rzekł, myślę, że twój upadek został za surowo osądzony. Młody człowiek po wielu dniach męki po raz pierwszy lżej odetchnął. Ach, Ojcze, zawołał, błagam Cię, nałóż na mnie pokutę, jaką tylko chcesz, a wszystko uczynię, bylebym odzyskał spokój duszy. Synu, odrzekł teolog, nie potrzebujesz uciekać się do nadzwyczajnych pokut. Nic innego nie możesz i nie potrzebujesz uczynić, jak udać się do tych wszystkich osób, które słyszały Twoją potwarz i oświat po prostu, że wszystko, co złego mówiłeś o tej pani, jest kłamstwem i fałszem. Tym sposobem zakończysz sprawę szczęśliwie. Słysząc te słowa, młody człowiek czuł, że mu krew wysadza oczy i zawołał ze złością. Nie, nigdy, nigdy nie uczynię tego. Przecież nie mogę się poniżyć do tego stopnia, abym chodził do osób tak wysoko w społeczeństwie stojących i przyznawał się, że jestem kłamcą i potwarcą. Wówczas teolog, wzdychając głęboko, odpowiedział. Ach, rozumiem teraz, na ile ten Alfons miał rację. Tak, twój upadek jest z tej natury, że trudno i ciężko z niego się podnieść. Obrałeś drogę wiecznego potępienia. Wszakże przy łasce Bożej nic nie jest dla nas niemożliwego. Święty Bernard. Ciężko mi odpowiedzieć na pytanie, który z tych dwóch bardziej jest winnym. Obmówca, czy też słuchający chętnie obmowy. I to jest pytanie bardzo istotne i bardzo praktyczne. Pytanie bardzo często pojawiające się też w konfesjonale. Co robić, gdy słyszymy, jak ktoś bez potrzeby innych krytykuje. Obmówca, czy też słuchający chętnie obmowy. O ile człowiek nie znajduje przyjemności w obmowie, a nie odpycha jej tylko z powodu obawy, wstydu lub lekceważenia, grzeszy wprawdzie, ale daleko mniej, aniżeli sam obmówca. Podobna wina zwykle bywa powszednią. Jakkolwiek czasem dosięgnąć może śmiertelnego grzechu z przyczyny wyjątkowego obowiązku skarcenia potwarcy lub pewnych niebezpieczeństw, jakie stąd wypłynąć mogą w przyszłości, czy też z powodu ulegania ludzkim względom, co samo przez się często bywa śmiertelnym grzechem. Słuchający obmowy podobni są pod względem odpowiedzialności do paserów, czyli przechowujących kradzione rzeczy, którzy stają się współwinnymi dokonanej kradzieży.
I rzeczywiście, zginęłaby ze świata rasa obmówców i plotkarzy, gdyby nie było osób, które chętnie nadstawiają ucha na szarpanie bliźnich sławy. Jeżeli wada ta z każdym dniem nabiera plagowej cechy w naszym społeczeństwie, to tylko z tego powodu, że wszyscy chętnie słuchamy, otwieramy drzwi naszych domów plotkarzom, obmówcom i potwarcom. Spróbujcie ich nie słuchać, a sami z obawy utracenia czci i opinii nałożą kagańce przewrotnym skłonnościom języka. Rada praktyczna a propos słuchania obmowy jest taka, że jeśli nie da się łatwo zmienić tematu rozmowy, jeśli nie jest to w naszej mocy, trzeba po prostu nie słuchać. To znaczy, jeśli jest to rozmowa w większym gronie, odejście od tego grona jest już raczej wystarczającym sygnałem, że po prostu się z tym nie zgadzamy. Jest to to minimum, które należy uczynić. To znaczy, nie wolno w takiej sytuacji, gdy jesteśmy pewni, że dochodzi do obmowy, do niepotrzebnej krytyki, należy przynajmniej odejść od tego towarzystwa. Oczywiście można, jeśli czujemy się na siłach, spróbować temat zmienić, można próbować coś dobrego o tej osobie powiedzieć, ale nierzadko to się mści, tak jak mieliśmy to w tym przypadku z tym księdzem, który próbował nawrócić protestantkę i bardziej próbował później wynieść zasługi tego współbrata, tym bardziej jego rozmówcy jeszcze czuli się zachęceni, żeby w drugą stronę tą sprawę ciągnąć, a więc może być faktycznie lepszym w takiej sytuacji po prostu zostawić tą rozmowę. Jeśli jest to rozmowa w cztery oczy, no to wtedy nie mamy żadnego usprawiedliwienia, żeby taką rozmowę uciąć. No wtedy po prostu trzeba powiedzieć, że o tym rozmawiać nie chcę. Oczywiście, jeśli jest taka sytuacja, że w przypadku rozmowy w cztery oczy może się zdarzyć, że jest osoba, która cierpi, doświadczyła czegoś trudnego i chce się podzielić tym cierpieniem z nami, potrzebuje z kimś porozmawiać. Dlatego rozmowa w cztery oczy może być dopuszczalna, jeśli widzimy, że ta osoba faktycznie doświadczyła czegoś trudnego i potrzebuje nam o tym opowiedzieć, potrzebuje się tym podzielić. To oczywiście wtedy nie jest obmowa, to oczywiście wtedy nie jest niepotrzebne wyciąganie cudzych wad, tylko człowiek potrzebuje po prostu pomocy. Jest to sprawa próżnującej duszy, która sama niczym się nie zajmuje. Zastanawiać się i przetrząsać czyny i postępowanie innych, mawiał słodki święty Franciszek Salezy. Dlaczego święty Franciszek jest tutaj zawsze nazywany słodkim? On faktycznie był takim nauczycielem bardzo łagodnym, stąd może się to wydawać, może jest to w jakiś sposób adekwatne. Poza tym nie wiem, czy autor tej książki nie był w jakiś sposób z jakiegoś zgromadzenia założonego przez świętego Franciszka Salezego. To również mogłoby być wyjaśnieniem. I dodawał, to dalej cytat świętego Franciszka Salezego, pewien starożytny uczony doskonale powiedział, że ludzie ciekawi, inicjujący życie drugich, niezmiernie bywają opieszali w poprawianiu własnych wad. To jest właśnie pokusa lornetki i lupy, o której wspominałem. Człowiek, który językiem kaleczy, cięższą i głębszą ranę uczyni, aniżeli by to mógł uczynić zębami. Rzuca się na twoją sławę i zadaje ci cios, z którego się nigdy nie wyleczysz. Więcej zbrodniczy, aniżeli morderca. Stąd strasznego sądu i kary spodziewać się winien. W ten sposób pisał święty Jan Chryzostom. Już ostatnia anegdota. Pewna niewiasta oskarżyła się przed świętym Filipem Nereuszem, że obmawia bliźnych. Często ulegasz tej wadzie? Zapytał święty. O tak, bardzo łatwo popełnią obmowę, odpowiedziała penitentka. Wobec tego szczerego przyznania się mądry dyrektor sumienia zrozumiał, że zły zwyczaj tej chrześcijanki był raczej wynikiem roztrzepania i lekkomyślności, aniżeli dobrze obmyślaną przewrotnością charakteru. Należało przede wszystkim oświecić tę duszę i przekonać ją o smutnych skutkach grzechu, który ona z taką opłakania godną łatwością popełniała. Córko, rzekł święty Filip, twoja wina jest wielką, ale miłosierdzie Boże jest nieskończone. Przy silnym postanowieniu poprawy i gorącej modlitwie nie wątpię, że wkrótce zapanujesz nad tą brzydką skłonnością. Za pokutę spełnisz następującą rzecz. Idź na targ,
kup zabitą, ale nie oskubaną kurę, następnie za miastem przejdź się kilka razy w tę i w tamtą stronę, a w ciągu spaceru oskub całą kurę. Po skończeniu tej czynności wróć do mnie i zdaj mi sprawę z dokładnego spełnienia rozkazu, który ci daję w imieniu Pana Boga. Można sobie wyobrazić zdziwienie tej kobiety w tak dziwny sposób ukaranej. Cóż to za oryginał ten ojciec Filip, mówiła, ale po chwili dodała. Usłucham, mego ojca usłucham. I poszła na pobliski targ, kupiła kurę i oskubała ją w drodze według polecenia. Niebawem wróciła do swego spowiednika, śpiesząc się z opowiedzeniem mu o swej akuratności oraz żywą chęcią dowiedzenia się o znaczeniu tej dziwnej pokuty. Ach, rzekł święty, wiernie spełniłaś pierwszą część rozkazu lekarza twojej duszy. Wypełnijże teraz drugą, a będziesz zupełnie uzdrowioną. Wróć się na to samo miejsce, skąd przychodzisz, obejdź tej samej drogi, po których idąc zgubałaś kurę i pozbieraj wszystkie pióra, które rozrzuciłaś po drodze. Ależ to niemożebne, zawołała biedna kobieta, to niewykonalne. Rzucała pióra bez myśli po obydwu stronach mojej drogi. Wiatr je rozrzucał po polach. Jak więc możesz żądać, ojcze, abym je obecnie zebrała? A widzisz, moja córko, odpowiedział zakonnik. Obmowa to rzecz tego samego rodzaju, co pióra, których zbraniasz się zebrać po rozsypaniu. Twoje niebaczne słowa również rozeszły się w różnych kierunkach. Idź, dogoń je, jeśli możesz. I pamiętaj, nie grzesz więcej. Myślę, że jeśli chodzi o anegdoty, to już w zupełności wystarczy. Zapamiętajmy sobie te obrazowe słowa, na przykład świętego Augustyna, że ten, kto pragnie ujmować sławę bliźniemu, ten nie znajdzie przy jego stole strawy. Pamiętajmy o tym, o tych pięknych słowach, to był chyba święty Franciszek Salezy, że są tacy ludzie pobożni, którzy wzbraniają się maczać swój język w winie, a nawet w wodzie, ale nie mają problemu w tym, żeby maczać go we krwi przez tenże właśnie grzech obmowy. Jest on szczególnie niebezpieczny ze względu na to, że nie da się go do końca naprawić. To widzieliśmy w tej ostatniej anegdocie z tymi piórami. Faktycznie nie da się tego do końca zebrać. Zawsze coś z tego pozostaje. Wbrew obietnicy jeszcze jeden fragment z Franciszka Salezego. Obmowa, pisze, jest rodzajem zabójstwa. Mamy bowiem potrójne życie. Duchowe, zasadzające się na łasce Bożej. Cielesne, które utrzymuje w nas dusza. I cywilne, czyli społeczne, które nam daje sława, czyli opinia. Grzech pozbawia nas pierwszego, śmierć drugiego, a obmowa pozbawia nas trzeciego. Zwykle jednak obmówca jednym cięciem języka zadaje potrójną śmierć. Duchowo zabija własną duszę i tego, którego słucha. I odbiera życie społeczne temu, kogo obmawia. Albowiem według tego, co mówi święty Bernard, obmawiający i słuchający go, obydwaj mają czarta w sobie. Z tą tylko różnicą, że pierwszy na języku, a drugi w uszach. Drastyczne, ale na swój sposób też piękne. Te trzy rodzaje życia, które wszystkie zostają pozbawione, zostają wycięte w momencie obmowy. Grzech, może nie trzy rodzaje, ale trzy śmierci, bo grzech duszy, czyli śmierć duszy, grzech, czyli śmierć duszy, tego, który mówi, tego, który bierze udział w tej obmowie, jeśli chętnie w niej słucha, i to imię, to życie społeczne, no dobre imię bliźniego, które zostaje w ten sposób zabite. Potrójne morderstwo, jak to święty Franciszek Salezy nazywa. Więc my na rozpoczęcie tego roku szkolnego weźmy sobie te słowa do serca. Pamiętajmy o tym, żeby nie być jak ci chrześcijanie, którzy wzdrygają się zamoczyć język w winie i wodzie, ale nie mają problemu, żeby moczyć go we krwi bliźniego. Prośmy też Pana Jezusa, żebyśmy potrafili nad naszym językiem panować. Jest to bez wątpienia jeden z tych elementów, który łatwo też sprawia, że nasze życie zamiast 600 litrów wina wygląda właśnie jak taka zepsuta woda.
prośbę Pana Jezusa teraz na zakończenie, pomodlimy się krótko, żebyśmy potrafili dobrze z tym grzechem walczyć i już za kilka minut spotykamy się na Radzie. Krzyżu święty.